2002 roku. Od 2005 roku pracownik Teatru Polskiego Radia. Realizuje audycje muzyczne, reportaże, słuchowiska, magazyny, audycje dokumentalne, a także inne formy radiowe. W ciągu wielu lat pracy w Polskim Radiu zdobył wszechstronne umiejętności realizatorskie na wysokim światowym poziomie. Świadczą o tym nagrody dla zrealizowanych przez niego reportaży i słuchowisk, m.in. Nagroda Główna na festiwalu Premios Ondas, Nagroda Pri Italia oraz Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży. Praca z nim jest wyjątkową przyjemnością, luksusem i powiedziałbym przywilejem. Za każdym razem czuję się w niebo wzięty, kiedy idę do studia, do Teatru Polskiego Radia i wiem, że będę z nim pracował. Człowiek obdarzony ogromną wyobraźnią i takim fajnym flowem, czymś, co ja określam na swój roboczy użytek wspólnotą myśli. My się rozumiemy bez słów. Są wspaniałe miejsca i wspaniali ludzie. Takim wspaniałym miejscem jest radio. Dlaczego jest wspaniałe? Dlatego, że są wspaniali ludzie. Myślę, że to jest wspaniały człowiek, uroczy, sympatyczny i dzięki mu, że jest w radiu, bo radio dzięki niemu jest wspaniałym, cudownym miejscem. To jest na pewno człowiek radia. Kim jest człowiek radia? Człowiek radia to jest ktoś, kto ma fantazję. I praca z nim jest rzeczywiście pracą wspaniałą. Pracą odkrywczą, pracą ciekawą, bo jak już wspomniałem, jest to człowiek, który ma fantazję i który jest dobry. Nie umiem powiedzieć, której jego cechy nie chciałbym mieć, bo wiele z tych negatywnych mam sam. Jest wybitnym profesjonalistą. Jest kimś, kto jest dobry dla innych i jego optymizm powoduje, że praca z nim jest naprawdę ogromną przyjemnością. Wspaniały zawodowiec. Uroczy i zawód nie zniszczył w nim to, co w nim jest wspaniałe, czyli miłego, wspaniałego, miłego człowieka. Za doskonały radiowy słuch, mistrzowskie realizacje słuchowisk i reportaży oraz za czułość dla świata dźwięków. Złoty Mikrofon 2016 otrzymuje Tomasz Perkowski. Proszę Państwa, a za chwilę poznamy ostatniego z tegorocznych laureatów Złotego Mikrofonu.